zachowaniu szczególnej ostrożności. Ten przepis nie polega na tym, że mamy zwiększyć obserwacje, nawet stosować zasady ograniczonego zaufania, ale mamy po prostu wolniej jechać. Przede wszystkim u nas chyba jednak jest to, że my często traktujemy przepisy zbyt poważliwie. My uważamy, że prawo nie jest po to, żeby się do niego stosować, tylko po to, żeby je łamać. Natomiast w innych państwach żaden kierujący nie zastanawia się, dlaczego ten znak tam został postawiony, tylko po prostu, skoro stoi, to ma się do niego zastosować. No gdzieś to musi być ta logika, ten kierujący też musi mieć troszeczkę jakby własnego wglądu z sytuacji, bo też jest kierowcą, legalnym uczestnikiem, tak, tego ruchu drogowego i też jakby w sumie też żal trochę do Was, że te znaki, czasami to jak gdzieś tam się rzadko, ale czasami wyjeżdżam, bo muszę gdzieś tam do centralnej Polski, to ja mam wrażenie, że ktoś się na złość postawił. Bo tak, 70, 60, 50, 40 to wszystko na odcinku jednego kilometra. Czasami to się zastanawiałem, skąd oni tyle blachy mają, żeby tych znaków naklepać. Bo zacząłeś o tych właśnie wszystkich egzaminach i tych osobach, które nie powinny czasami, albo nie mają dyspozycji do końca, poziom tych właśnie biorących, praktyczny poziom tych egzaminowanych i jak on wygląda. Ktoś wziął za to jakąś tam odpowiedzialność, tak, częściowo chociażby odpowiedzialność, no i wygonił go do was na egzamin. No i się okazuje, że on 3 razy podchodzi, 4 podchodzi. Na egzaminie też dodatkowo jeszcze dochodzą nerwy. I tutaj stres egzaminacyjny. Często jest tak, że ona na kursie z instruktorem sobie jeździła na pewnym luzie. Nie było tam zbyt dużych wymagań, tak, w czasie jazdy. Chwalił często ją i ona się uważa, że ona tak naprawdę jest przygotowana do egzaminu. Niestety taka jest prawda, że pomimo tego, że ten egzamin jest stresujący, no musimy przede wszystkim wykazać się umiejętnością posługiwania się samochodem, ale dodatkowo w połączeniu z przepisami ruchu drogowego. Ja często, mnie dziwi często czasami, że niektórzy mówią, nawet instruktorzy, że ja Ciebie nauczę do egzaminu, a Ty później będziesz się uczył jeździć. No nie można tak podchodzić.